Do wypadku, do jakiego doszło w okolicach Zambrowa na Podlasie, śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty. Jak wynika z zabezpieczonego przez policję nagrania, świadkami tego zdarzenia były dwie osoby jadące samochodem, które nie udzieliły pomocy poszkodowanemu i nie zadzwoniły po służby ratunkowe. Portal TVP Info ustalił, że chodzi o byłą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf i jej męża Bogdana Zdziennickiego, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Są nowe fakty w sprawie tego wypadku. Dziennikarze Telewizji Polskiej dotarli do filmu, jaki przesłał jeden z kierowców, jadący w tym momencie tą drogą i będący świadkiem tego wypadku. Zobaczmy to zdarzenie. Tak wygląda, szanowni państwo, ten moment wypadku z udziałem motocyklisty, którego świadkami mieli być była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wraz ze swoim mężem, jadący samochodem osobowym Subaru, który widoczny jest podczas tego zdarzenia. Dziennikarze Telewizji Polskiej otrzymali ten film od jednego z kierowców, który również był świadkiem tego wypadku, a my już teraz łączymy się z panem Łukaszem Zboralskim, ekspertem od bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Kiedy widzi pan taką sytuację na drodze, jak moglibyśmy zanalizować, do czego doszło w tym momencie? Widzimy bardzo tragiczny moment wypadku. Człowiek, który traci kierowanie nad kierownicą jednośladu, upada na jezdnię. Wiemy, że ten wypadek zakończył się śmiertelnie, ten motocyklista nie przeżył. Widzimy to z perspektywy kierowcy włączającego się do ruchu na autostradzie, ale także z udziałem jeszcze jednego samochodu, samochodu osobowego, który właśnie odjeżdża w bardzo szybkim tempie, nie zauważając tego, co się wydarzyło. Proszę zanalizować tę sytuację. No nie widzimy samego decydującego momentu, zanim stało się coś złego na drodze. Widzimy, że na jednym pasie lewym jechał i motocyklista, i ten czarny osobowy samochód. To będzie tylko moja hipoteza, bo to trzeba by potwierdzić jeszcze jakimiś innymi dowodami, ale mamy samochód ciężarowy, który wjeżdża tak naprawdę na drogę szybkiego ruchu i samochód czarny, który najwyraźniej jechał lewym pasem, a może mógł zmienić pas na lewy, jak widział, że ciężarówka wjeżdża, bo zaraz wraca na prawy. To jest bardzo ciekawe, co się tam wydarzyło. No, to powinni zanalizować, myślę, biegli, czy zachowanie samochodu przed wypadkiem miało jakiś wpływ na to, że motocyklista uciekał. No bo nie wiadomo dlaczego nagle jechał już w zasadzie krawędzią lewego pasa i uderzył w bariery. To, co widać tam jeszcze chyba, to ten samochód czarny nie znika nam z oczu i równolegle niego sunie, zdaje się, motocykl. Nie wiem, no nie widać na filmie, czy ten motocykl go wyprzedza, ale długi czas wydawało się, że sunie coś koło niego, jakieś części obok, i ten samochód chyba zwolnił. Jeśli dobrze widzę, nie zniknął nam z oczu tak szybko, jak jechał. Więc czy jego kierowca, tam cały czas pędzi obok samochodu i zbliża się do samochodu, jakby wyprzedził wręcz samochód, i ten samochód zwalnia. Trudno powiedzieć na tej podstawie, że ktoś, kto kierował tym pojazdem, nie zauważył, że mogło dojść do wypadku. To by było dla mnie dziwne z tej perspektywy. Dlaczego więc, jeśli są takie fakty, że kierowca odjechał i nawet nie zawiadomił służb, bo ja nie mówię tutaj o tym, kto spowodował wypadek, to tutaj za mało widać na tym filmie, ale wydaje się wielce nieprawdopodobnym, żeby kierowca osobowego samochodu w tej sytuacji, kiedy zwalniał, kiedy przed nim zsunął przewrócony motocykl, nie widział, że doszło do jakiegoś zdarzenia na drodze. No i w tym wypadku prawo zobowiązuje nas do tego, żeby co najmniej zawiadomić służby ratunkowe i policję. To jest takie coś, co wypełnia zgodnie z prawem niesienie obowiązkowego, niesienie pomocy, udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku. Tego zobowiązuje nas artykuł 44 punkt 2 prawa o ruchu drogowym.
No więc właśnie z zeznań, które też mediom udzielała pani Małgorzata Gersdorf już po ujawnieniu tych informacji, że brała ona wraz ze swoim mężem udział w tym wypadku, czy była świadkiem tego wypadku, ona zaprzecza, twierdząc, że niczego zarówno ona siedząca na tylnym siedzeniu jeszcze wraz z jedną osobą, ani kierowca, czyli prowadzący ten samochód osobowy, jej mąż, niczego nie zauważyli, choć na tym wypadku wyraźnie widać, że fragmenty tego motocykla wręcz chyba uderzają w tę osobówkę, która jak widać w tej chwili przyhamowuje, zatrzymuje się na kilka sekund. No bo wyprzedził ją motocykl, zdaje się. Zaczyna odjeżdżać, więc trochę tutaj to, co mówią pasażerowie i kierowca tego samochodu osobowego, zaprzecza temu, co widzimy w tej chwili na drodze. No wydaje mi się, że w pewnym stopniu tak, bo o ile równolegle z samochodem wydarza się uderzenie w bariery, jakieś części się odrywają, o tyle potem motocykl sunie, zostawiając smugę równolegle z samochodem i nie widzę dobrze na tym nagraniu, ale prawdopodobnie ten motocykl w końcu zbliża się do samochodu na jego pas ruchu. Więc jakby przed samochodem przejechał i dlatego samochód zwalniał, no to jeśli kierowca widzi uderzający samochód, ten motocykl sunący przed nim i zwalnia, żeby w niego nie wjechać, to trudno tłumaczyć, że nie widział, że coś na drodze się stało. Samochód wyraźnie zwalnia, bo on w bardzo dużej prędkości się porusza, ale w pewnym momencie, jak widzimy to na kamerze, już w widać tam taki biały smugę, ale zatrzymuje się, bo nie znika nam z zasięgu wzroku. Jest biała smuga, która może sugerować, że tam nastąpiło jakieś uderzenie fragmentu tego jednośladu, fragmentu tego motocyklu, ale tego nie widzimy dokładnie. To widzimy, że zaczyna tu się przewraca motocyklista, teraz zaczyna sunąć motocykl, ciągnąc za sobą białą smugę i dalej nie widzimy motocykla, więc on jest przed samochodem, moim zdaniem, ale to biegli powinni wyjaśnić i policjanci opisać po wypadku, gdzie dokładnie zatrzymał się motocykl. Jeśli to widzimy, a moim zdaniem prawdopodobnie to widzimy, że motocykl sunie po jezdni i przeskakuje ten sunący motocykl z lewego pasa, tak jak uderzył od barier, na prawą stronę, co by było zgodne z jakąś fizyką, kiedy uderzył i odbił się i w drugim kierunku poleciał. I tam się zatrzymał motocykl. Jeśli się zatrzymał i to będzie wynikało z opisu policji po wypadku, to znaczy, że ten sam motocykl sunął przy samochodzie i potem przed jego maską, przeciął tor jazdy samochodu. To by było bardzo trudno wytłumaczyć się, że się nic nie widziało, jeśli tak było, jeśli to właśnie widzimy. No i pozostaje bardzo ciekawe tutaj jednak to, jak doszło do wypadku. Przyczyn mogło być oczywiście wiele, natomiast jednak coś nam to pokazuje, że samochód skręca z lewego na prawy pas. Pytanie, czy cały czas jechał lewym, czy po prostu widząc ciężarówkę zjechał na lewy pas. I wtedy widzimy tutaj na początku motocyklistę, który no, jedzie już krawędzią lewego pasa i dlatego w końcu uderza w bariery. To jest pytanie, czy nie została zajechana droga, bo to jest jedna z możliwych hipotez tego, jak doszło do wypadku. Oczywiście to też powinni wyjaśnić biegli, myślę, w śledztwie. Ten film w istocie nie pokazuje tego momentu przed upadkiem, zatem możemy hipotetyzować, możemy analizować ten materiał na podstawie tego, co widzimy, ale dziękujemy za tę analizę tej sytuacji drogowej, jak mówimy, jak przypominamy śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Bardzo dziękuję. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego, był z nami. I połączymy się w tej chwili z naszym następnym gościem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, także instruktorem nauki jazdy, panem Maciejem Kulką. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Pokazujemy w tej chwili moment wypadku z udziałem motocyklisty. Przypominamy, że wypadek ze skutkiem śmiertelnym, którego świadkami mieli być ci, którzy jechali tym samochodem osobowym. Wiemy, że to była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, a także jej mąż, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki, który miał prowadzić samochód osobowy jadący tutaj środkiem jezdni w tej chwili, ale właśnie w momencie tego, jak motocyklista traci panowanie nad kierownicą, spada z jednośladu, upada na ziemię. Wiemy, że ten mężczyzna traci życie. Ten motocykl.